Siemano, witam Was serdecznie. Dzisiaj sobie powiemy o regulaminowej wędce podlodowej, o bałałajce. Ostatnio pod jednym z filmów podlodowych padło pytanie, czy moja wędka nie jest za krótka, czy by nadawała się na zawody. Po pierwsze, nie byłem na zawodach, byłem na prywatnym wędkowaniu, więc nie musiałem się o to martwić, ale wiadomo, jeździmy na zawody. Wędka musi, nie, nie może być krótsza niż 30 cm, tak jak jest to wymagane. Zwróćcie uwagę, mam tutaj linijkę 30 cm. I teraz może zobaczmy sobie tą żółtą wędkę. I ona zwróćcie uwagę, sam korpus ze szczytówką on ma dosłownie 23 cm. I teraz wydawałoby się, że ona jest za krótka. Ta wędka, ale zwróćcie uwagę, mam tutaj przedłużenie żyłki. Zaraz sobie coś jeszcze o tym powiemy. Obejrzyjmy sobie tą niebieską wędkę. Zwróćcie uwagę, tutaj mam już założony kiwoczek. Kiwoczek jak doczytamy w przepisach też się wlicza w długość wędki, na sygnalizator brań też się liczy do długości wędki i teraz zwróćmy uwagę on ma około 7 cm, tutaj mamy 0, przesuńmy to, ale wędka cały czas wydaje się, że nie ma 30 cm, ale zwróćcie uwagę tu też jest przedłużenie z żyłki. I teraz korzystamy z przepisów, bo w przepisach jest zapisane, że wędka może być wykonana z obojętnego materiału, czyli może tutaj być przedłużka żyłki. I to jest patent zawodników z Grampli Polski, z Mistrzostw Polski. Oni tak na to łowią, przepisy dopuszczają, nikt się do tego nie przyczepia. Jest zapis, że wędka może być wykonana obojętnie z jakiego materiału. Dlaczego żyłki? Zwróćcie uwagę, jak to pięknie się układa. To w niczym nie przeszkadza, praktycznie o tym zapominamy. Czasami ktoś tam wkleje jakiś kawałek szczytówki, coś jeszcze twardego, to tylko po wyrzuceniu wbija się w śnieg i ciężko to wyrwać. Gdy zrobimy to z żyłki, to praktycznie zapominamy o tej gruba żyłka. Ona się tutaj ładnie układa w ręku, zapominamy o tym, a wędka podczas kontroli jest regulaminowa. Z kiwoczkiem i z tym przedłużeniem ma 30 cm. Oczywiście to się tylko tyczy tych osób, które tak jak ja używają krótki wętek, tak jak tutaj. Zwróćcie uwagę, tutaj ta wędka z korpusem i ze szczytówką ma 23 cm, bardzo krótka, ja się takimi nauczyłem łowić, tak jest fajnie. Po prostu bardziej panuje nad tą myszką, wszystko jest bardziej tak tutaj pod ręką, no łatwiej mi się pracuje, wiadomo będą osoby, które mają tą wędkę dłuższą, to nie mają problemu, ale gdy korzystacie z krótkich wędek i jest na styk, lepiej to przedłużyć, żeby nie było na zawodach nieprzyjemności i zwróćcie uwagę na tą węteczkę właśnie, na którą ostatnio mówiłem, gdy ją przymierzymy, weźmy tutaj kiwoczek na zero, i ona ma praktycznie 30 cm, równe. Czyli nie musiałbym jej przedłużać. Ale w razie czego, ja ją kawałek przedłużę, żeby nie było z tym problemów, bo może coś z tym wyjść nie tak. To jest mega ważne, żeby nie było problemów. Gdzieś tutaj ten kiwoczek będzie mocniej założony i już ta wędka będzie za krótka. Nie zwrócę na to uwagi. Musiałbym się tłumaczyć, coś poprawiać na zawodach. Lepiej sobie tą wędkę przedłużyć. Nic bardziej prostszego. Bierzemy sobie kawałek. Kawałek. Bierzemy małego gwoździa. Bierzemy cążki. Łapiemy w ten sposób. Baławajka jest ze stropianu, więc nie będzie problemu. Tylko musimy wbić pod lekkim kątem na dół, żeby tutaj nie zahaczyć spółki. Żeby nam ta szpuleczka się obracała, bo będziemy wklejali to na klej. Czyli bierzemy cążki tego gwoździa i tutaj sobie gdzieś na końcu. Delikatnie wbijamy pod kątem lekko na dół, jest, jest. Jeszcze może kawałeczek, jest ok. Dobra, nie będę ryzykował bardziej. To starczy. Mam otworek na, mam otworek na przedłużenie. Teraz bierzemy kawałek żyłki. Zrobię z ciemnej, żeby było to lepiej widoczne. Zwróćcie uwagę mam ciemną żyłkę. I teraz bierzemy super glue. Jakiś klej szybko schnący. Musimy tam dać dosłownie kropeleczkę. Żeby czasem nic bardziej się tutaj nam nie skleiło. Starczy. Bierzemy. Dobra, i teraz musimy poczekać. I. I co my mamy? Mamy przedłużoną wędkę. Jest to regulaminowa wędka, bo przepis mówi wyraźnie: że wędka może być wykonana z obojętnie jakiego materiału. I teraz tak, przykładamy sobie tutaj wędkę, kiwoczek bierzemy na zero. Można zawsze nawet trochę naddać, żeby było na 100%. Przesuwamy, zwróćcie uwagę, ta wędka ma 40 cm. Korpus już jest praktycznie równy, no ale dobra. obetnę sobie tutaj, żeby nie było to za długie, żeby gdzieś mi tam szpulkę się nie wkręciło. Mam regulaminową wędkę, naprawdę wystarczy yy, przeczytać przepisy, skorzystać z nich, bo one nie są, żeby komuś utrudniać życie. No ale trzeba je znać i w ten sposób mam regulaminową wędkę. Nawet gdy korzystam z krótkich szczytówek i one mają dosłownie 20 parę centymetrów, przedłużam sobie żyłki i mogę łowić. Nikt mi się do tego nie przyczepi. A ta żyłeczka ona się tutaj podczas kilku łowień zwróci uwagę, tak jak tutaj, i praktycznie nie widać. Ona się tak zawija wokół korpusu i w niczym to nie przeszkadza. Tak powinna być wykonana wędka regulaminowa i nie ma z tym problemów. Wszystko się obraca, nie zahaczyłem. Sek dosłownie kilka sekund roboty, i mamy regulaminową wędkę. I w ten sposób mamy temat załatwiony. Jeśli Wam się film podobał, zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę. W kolejnych filmach poruszymy kolejne tematy. Omówimy sobie też mormyszkę, bo przy mormysce też można złamać regulamin, żeby nie było kłopotów na zawodach. Do zobaczyska. Cześć!